Polska pomoc dla szpitali lwowskich i iwano-frankowskich. 4 czerwca europosłanka przy Parlamencie Europejskim pani Beata Kempa przyjechała do Lwowa z pomocą humanitarną dla lekarzy ukraińskich. Pomoc została zebrana przy wsparciu księdza Cezarego Chwilczyńskiego z parafii świętego Józefa w Żurawinie pod Wrocławiem oraz we współpracy z Fundacją My Polacy wspólnie z Dolnośląskim Towarzystwem Lekarskim. Oprócz leków i sprzętu medycznego polscy lekarze przekazali także karetkę pogotowia do iwano-frankowskiego obwodowego Centrum Prenatalnego. Ten wóz pogotowia jest wyposażony w inkubator dla noworodków i ma jeszcze inne specjalistyczne urządzenia. No, ta karetka została podarowana przez samorząd Radziborza parafii w Żurawinie. Karetkę wyposażyła firma ratownicza Poseidon. Do tej pory było tak, że środowisko lekarskie współpracowało z tą fundacją Poseidon w ten sposób, że my kupowaliśmy karetki i oni je przewozili. Tutaj zamieniliśmy się rolami. Fundacja Poseidon karetkę wyposażyła w sprzęt specjalistyczny, natomiast ja jako lekarz przywiozłem ją do Lwowa. Bardzo dziękujemy za przekazanie tej karetki dla miasta Iwano-Frankiwska. Karetka będzie przekazana do szpitala wojewódzkiego prenatalnego i na pewno już z opinii lekarzy wiem, że będzie im bardzo przydatna. Tym bardziej ten sprzęt, w który została wyposażona, będzie pozwalał im przewozić noworodki w ciężkim stanie do innych szpitali specjalistycznych po całej Ukrainie. Bardzo dziękujemy. Przyda się, jest inkubator specjalny karetkowy, także będzie można rzeczywiście to robić.